Cześć, witajcie. Ja jestem Mediafan, to jest vlog o mediach, reklamie i marketingu. I dzisiaj chciałem zaprosić Was na dosyć długi materiał, ale bardzo przyjemny, mam nadzieję, z Kubą Górnickim. Kuba Górnicki jest autorem, współautorem takiego bloga, vloga i przedsięwzięcia Podróżnicy, podróżnicy.com. Polecam, sprawdźcie te kanały. Ja nie lubię Kuby i jego żony. Oni mają bardzo fajne zajęcie, które wzbudza we mnie mnóstwo zazdrości. Oni sobie bezczelnie podróżują po całym świecie i kręcą z tych podróży relacje. I spotkałem niedawno Kubę w jednym z warszawskich lokali, na piwku i porozmawialiśmy sobie trochę o gadżetach i o rzeczach, które ułatwiają życie vlogera w podróży. Zapraszam na ten materiał i zapraszam na piwko. Tymczasem. Jak nazwać ten cykl? Przy piwku o sprzęcie. Nie, tak. Cześć, witajcie. Cześć, kochani. Czy nie wiem, jak tam się powinienem witać. Dzisiaj w nowym cyklu, który jeszcze nie ma nazwy, jest kręcony przy piwie i bardzo spontanicznie, bo jest ze mną Kuba. Kuba, który jest podobnie tak jak ja, szukasz sprzętu, który mieści się w plecaku, który mieści się w kieszeni, który mieści się w bardzo niskim budżecie i będzie nim można nagrywać vlogi, audiologii i w ogóle wszystko ma być ogarnięte tak, żeby się mieściło w kieszeni. Dokładnie. Dobra, to się pochwal, co niedawno kupiłeś. Okej, więc tak jak Maciek mówił, jakby genezą tego poszukiwań tego całego sprzętu jest to, że ja dużo podróżuję i większość fajnych rzeczy, które kręcę, jest spontanicznie. I zależało mi na tym, żeby zwiększyć możliwości mojego telefonu. Ja póki co używam iPhone'a, więc mam cztery obiektywy, które zaraz do którejś kamery pokażę, ale na początku mocowanie. Jak sobie spojrzycie tutaj, to ja musiałem do swojego iPhone'a dokleić takie metalowe kółeczko, które potem za pomocą jakby te wszystkie obiektywy, które mam, trzy z czterech są magnetyczne i będę je sobie mocował. Więc to było w komplecie, tak? Tak, w komplecie. Ja zamówiłem trzy obiektywy takie mocujące i w każdym, do każdego dodawane są cztery takie obręcze. Dwie są jakby do iPhone'a, a dwie są takie standardowe do każdego innego smartfona. Te trzy obiektywy pierwsze jakby nie są przypisane czy do iPhone'a, czy do, nie wiem, Samsunga, czy do każdego innego smartfona. Dobra, więc słuchajcie. Okej, okay. Więc one są tak zabezpieczone, jak sobie spojrzycie. Tu jest taki dzyndzelek, co łatwe trzymanie. To jest bardzo, bardzo stabilne. W sensie ja się używam, wiecie, kawałka siły, żeby to odczepić. I z drugiej strony mam taką plastikową obręcz, którą również, a ja nie mam paznokci, muszę chwilę zdjąć. To jest bardzo fajne, ponieważ ja noszę te obiektywy czasem z kluczami. To jest bardzo istotne. Po prostu mam je w kieszeni i myślę o tym, o Boże, czy mi się zarysuje. A to jest szkło, czy jakiś plastik w tych obiektywach? Słuchajcie, chyba plastik, ale nie wiem. Teraz, słuchajcie, testujemy obiektyw szerokokątny z 0,38 i sobie go przymocujemy. Gdzie tu jest kamera? Mam akurat włączony tryb. Okay, mam tryb zdjęcia. No dobra. Okej, widzicie? Dobra, jak zrobisz ten? Zmontujemy to do materiału. Okej, więc teraz widzicie, podłączyłem go. Tak, no to wygląda to śmiesznie, tak? Jak to kręcę sobie tym, no to niewątpliwie. A jak on się trzyma? Mogę zobaczyć. Spoko. Spoko, nie? Dobra. Okej, okay, sam nie odpadnie. Jedyny problem, jaki z tym miałem, to że przylepiłem tą obręcz. Dokleiłem oczywiście od razu, żeby testować obiektyw, no i oczywiście przy próbie jego oderwania to się razem odkleiło. No więc druga próba już była bardziej przemyślana. Zostawiłem na kilka godzin i to docisnąłem skórką, czy tam jak to się mówi, case'em, i to się po prostu dobrze przykleiło. Więc wiesz co, to cykluj mi fotkę bez obiektywu i z obiektywem. Mniej więcej w takiej samej pozycji. Dobrze. To sobie to porównamy. To jest fotka numer jeden. I ja może HDR-a wyłączę. Będzie szybciej to szło. I teraz to jest, słuchajcie, ten szerokokątny. Kurde. Sorry, bo to się lampa włączyła. Dobra, to zrobił to jeszcze raz. Cięcie zrobimy i będziemy przygotowaliśmy telefonu. Czekaj, bo była lampa tak i z HDR-em. Tak, to teraz zrobimy, dobra. To teraz robię zdjęcie to takie testowe Maćkowi. Pierwsze jest zwykłym telefonem.
W sensie z takim, bez tego, teraz załączam szerokokątny i cykam zdjęcie. Okej, okay, no i okay, to... na tym szerokokątnym zrobisz sobie zdjęcie, gdzie zmieści się moja morda i druga obok. Tak, 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 dokładnie. Teraz zrobimy takie z perspektywą. Tak, na szerokokątnym, jeśli chodzi o zdjęcia, śmiało możemy sobie wziąć z ręki i cyknąć romantyczne zdjęcie, jeśli jesteśmy z kimś fajnym. To jest to. Natomiast ważną rzeczą tutaj jest to, że w przypadku iPhone'a, kiedy przełączy się na tryb filmów, to on się trochę kurczy ten kadr. To właściwie był główna motywacja dla mnie, żeby właśnie jakoś to spróbować rozszerzyć, no bo to był dramat, nie? Żeby trzeba się było albo oddalić i tak dalej. Więc ja teraz sobie tutaj, słuchajcie, jestem i kręcę. Kręcisz film, tak? Tak, kręcę Maćka. Teraz kręcę i teraz słuchajcie, oglądacie. I to jest przez ten obiektyw szerokokątny. Teraz jak zdejmę. Daj mi mordę. Tak? Daj mi na statyw vlogera, nie? Mhm. Okej, okay. Zrobię takie ujęcie. Zobaczymy, jak wyda. Dobra. I teraz zdejmuję. Zdejmuję szerokokątny, no, widzicie wszystkie detale twarzy Maćka. Pokazuję też na kamerę. Pokazuję też teraz na jedną kamerę i na drugą, z której kręcimy. No i jest takie, macie to porównanie. Dobra. Kończymy ten filmik. To był obiektyw szerokokątny. Przechodzimy teraz do tele dwa razy. Tele dwa razy, to samo mocowanie z tym wszystkim. Bardzo fajne, ponieważ na tych rzepach ja już myślę, jak to uczepić w torbie przenośnej albo w plecaku, tak, że to będzie po prostu, że będę odrywał. Że będę odrywał, a to będzie sobie ładnie tam gdzieś wisiało. No kieszeń to jednak... Nie przesadzajmy z tym, że nie czyni takich rzeczy. Dobra. Tyle dwa razy, czyli po prostu mam dwukrotne zbliżenie. Mam dwukrotne zbliżenie i teraz kręcę Maćka. Trudno co zrobić. Teraz już nawet nie widzimy całej jego twarzy. Kolejne porównanie. Fajne w iPhone'ie jest to, że on w trakcie kręcenia filmu montuje, czy można sobie wyostrzyć całe to nagranie. W związku z czym, jak sobie tak spojrzymy, ja jeszcze może postaram się dodać jakiś kadr. O, tu mamy taksówkę, ona tak na moje oko stoi 4 metry od nas. Ja teraz odczepiam to i widzicie, że faktycznie było dalej. Dobra, słuchajcie, to był tele i na końcu mój ulubiony, aczkolwiek no to jest właśnie ciekawe, musimy go potestować na kilku vlogach i tak dalej, w szczególności jeśli kręcimy dwie osoby, czy on nie jest zbyt męczący. Fiszaj, no to jest takie rybioczko, nie? Rybioczko. I teraz kurczę, na tym filmie, który teraz właśnie widzicie, no już jest pełen kadr, tak? Wchodzi Maciek, w tym momencie jest Maciek. W tym momencie na fisheye'u można robić wideo na dwie osoby. Moim zdaniem na tym szerokokątnym byłoby ciężko robić wideo, tak? Nagrywasz się teraz? Tak, nagrywasz. Okej, okay. To teraz po vlogersku, nie? Na wyciągnięcie tej łapie. Dobra. Okej. Okay. Ja jeszcze sobie... teraz jeszcze zrobię wam zdjęcie, bo tutaj jest pełen efekt tego obiektywu. A to, co my teraz nagrywamy, to jest iPhone 4 czy 4S? 4. 4, dobra. To jest iPhone 4 i teraz robię zdjęcie na fisheye'u. Kurczę, zrobię jeszcze jedno. Śmieni się Maciek. Tak, to jest uśmiech Maćka. No i ten efekt fisheye'a w pełni widać na trybie zdjęć. Ale ty też się rozbierzesz. Nie wiem, jak to bardzo. Może tutaj kamera to jakoś łapie. Widzicie, on tak mnie fajnie... Dobra, jest morda, tak. Tak, jest ten taki fisheye efekt. To jest taki właśnie takie fajne zakrzywienie. Jeśli chodzi o te fotki robione tym, no to ja myślę, że to jest Instagramowa rzecz po prostu, genialna. I tyle. Dobra. Okay, mieliśmy trzy i tutaj jest jeszcze taki bajer w jednym. Ciężko nam to będzie pokazać w tym momencie, ale ten obiektyw, który był szerokokątny na początku, on się rozkręca. I on... To jest jeden, czy każdy się rozkręca? Nie, tylko ten jeden. Jest szerokokątny połączony z makro. Aha. W sensie, wiecie, zdjęcia makro to robią tylko nieliczni, a już tym bardziej telefon. I teraz ja sobie tutaj, jak moim zdaniem on łapie dobrze w miarę tą ostrość makro, ale ja, słuchajcie, na nie wiem, czy to kwestia światła może na może mnie być kwestia ten, światła, ale... Kwiatka zrobisz. Ja mam tego, tak, kwiatkę, bo jak kwiatkę testowałem, muszę teraz wcelować. O, chuj, że trzeba na kolanach zmywać podłogę. Panowie za nami siedzą, bardzo idealnie się wyrażają, także... To branża interaktywna social media. Słuchajcie, on te zdjęcia makro robi naprawdę czadersko, ale...
Może się zmieniać. Ale jedno jest jasne. Jedno jest jasne, słuchajcie. Ja tu próbuję zagłuszyć tych nieładnych panów. Ja ten obiektyw wpycham w obiekt. To nie jest tak, to jest takie makro lustrzanką, no można sobie dać te kilka centymetrów, 10, 15, do 3 centymetrów takie z reguły. Tym iPhone'em, żeby zrobić dobre zdjęcie, naprawdę wpycham go w obiekt, ale jak nie obejmę, słuchajcie, kwiata. Obejmę pszczółkę na kwiatku, obejmę prącik na kwiatku, nie złapię tego. Jakbyście chcieli robić, nie wiem, zdjęcia tych płyt głównych komputerowych, tam wtedy możecie co do pina w tym momencie zjechać. Więc to był ten jeden. Słusznie, że on jest połączony z tym szerokokątnym, bo jak mówię, zdjęcia makro w ogóle zdjęcia makro w ogóle nie są właściwie robione przez ludzi i to jest dla mnie też taki bajer. Słusznie, że jest połączony. Teraz tak, ja za ten cały zestaw zapłaciłem $75. Przyszedł 5 dni ze Stanów. W ogóle szacun. Damy link na dole. Tak, tak. Tak, tu już widzicie, mamy fanów, nie? Cztery kamery. Dobra. Ostatnia sprawa to jest to. Lufka. To jest teleobiektyw 8-krotne zbliżenie. 8-krotne zbliżenie do iPhone'a. On przychodzi w takim fajnym pudełku, w którym ja przechowuję wszystko. A to było w osobnym zestawie, nie? Tak, w osobnym zestawie. Okay. To jest tylko do tego tele. Dobra. On przychodzi również z małym statywem, ponieważ słusznie, z bardzo prostej przyczyny. Ręce nam się często. Telefon i robione w nim wszystkie zdjęcia są cięcie. Chłopaki robią epickie wysiłki. Na przykład okej. Ten obiektyw, który przechodzi w takim opakowaniu i ma statyw i takie specjalne złącze. Jest takie coś jak grip do iPhone'a, ale on tylko działa do iPhone'a. To jest fajne, bo można tu wsadzić każdy telefon i moje zdanie działa lepiej. I zaraz pokażę czemu. Bardzo fajne jest to, że to jest 8-krotne zbliżenie. Telefon bardzo często trzyma się w rękach. Ten zestaw wymusza, tak naprawdę mówi wam jasno, chłopie, postaw to na ziemię, bo to nie będzie działać. I teraz słuchajcie, on ponownie ma dwie takie zawleczki, bardzo stabilne, również do nożenia w kieszeni. Jest wkręt, tak? No i jak to przymocować do telefonu? W zestawie jest specjalna ta case do iPhone'a, do którego to się przykręca. Okay? Mamy. Jest przykręcone bardzo stabilnie w tym momencie. Ja nie korzystam z tego na co dzień, ponieważ boję się, że mi w kieszeni się to wkręcające wyłamie. Teraz skręcam sobie tutaj statywik. Teraz postaram się to jakoś zgrabnie, tak żeby kamera akurat robicie. On się tutaj rozszerza do góry. Rozszerza się do góry. Okej, okay, jedziemy. Ja teraz włączę nagrywanie, a teraz jestem na tym. My sobie zaraz zdejmiemy, ale ja sobie nagram tutaj. Okej, okay, to było zdjęcie, to nie. Ja bym sobie włączymy nagrywanie filmu, słuchajcie. Już się troszkę ściemnia, ale jeszcze damy radę. I dobra, jesteśmy. Nie mamy za bardzo perspektywy w tym momencie. Tutaj ludzie się z nami żegnają, kurczę. O, jest pani. Jest pani. Mam tą panią. Widzicie, to się dzieje, kurde, jak ja teraz lekko podnoszę statyw. I teraz sobie zdejmuję ten obiektyw. Boże, to trzeba pokręcić. Okej. No dobra. Tak, to ja potwierdzam to ten sam kaz. Jest efekt. Idzie kolega tam jakiś czarny. Dobra, to szybko teraz ja tu dokręcam. Jeszcze go chyba tam widać, słuchajcie. Tak, jest. Okej, okay. Jest już trochę ciemno, więc trochę słabo to łapiemy, ale... Tak, ja teraz muszę lekko podnieść statyw, żeby tego pana złapać. W związku z czym, ale i tutaj, co jest fajne, ten obiektyw ma również, tak jak w normalnych obiektywach, o, ja teraz kręcę, nic nie robię na telefonie, ja teraz kręcę tym obiektywem, bo on ma regulację ostrości taką manualną i to jest naprawdę czad. I słuchajcie, jak mamy już ten cały zestaw, to sobie nagrywamy z daleka. Tak, możemy stanąć sobie z daleka. I ostatnia rzecz, którą chcę wam pokazać, to jest bezprzewodowy mikrofon. I instruktor twierdzi, że tylko do iPhone'a. Z tego względu, że co to jest mikrofon bluetoothowy,
to ma specjalną aplikację, przez którą się nagrywa dźwięk albo wideo. Przypuszczam, że może chodzi o synchronizację. Ja nie wiem, jakie są opóźnienia na Bluetoothie. Mogą być jakieś milisekundy, ale to się na YouTubie potem wychwyci, nie? To wiecie, to jest zawsze, kurczę, takie coś, co goni. 4 godziny starcza bateria. Ładuje się to przez mikro USB. On, off. Teraz nie będziemy tutaj demonstrować. No okej, ale to jest wszystko? Nie, czy potrzebujesz jakieś... Nie. Do iPhone'a idzie po Bluetoothie. Idzie po Bluetoothie. Jest kabelek, który tutaj się łączy do ładowania przez USB. Jest fajny klip. Jest fajny klip, w tym ja po prostu mogę sobie dać tutaj do kieszonki. Daję do kieszonki i no i śmigam. Tutaj nawet go tak nie widać. Jakbym ja bym się bardziej przygotował, ubrał bardziej jakąś ciemniejszą koszulę, albo w ogóle byście zastanawiali się, co to jest. I można z tym śmiało nagrywać. To jest bardzo fajna sprawa w połączeniu szczególnie z tym teleobiektywem, albo w ogóle z fisheye'em, bo bardzo często chcemy nagrać małego vloga, żeby pokazać szerszy kadr. Wiecie, szczególnie w podróży to jest ważne, nie? Bo co z tego, że za mną jest super meczet albo wielki zamek, jeśli nadal widzicie moją twarz? Nie ma efektu. To ja sam mogę zrobić u siebie w domu, ze ścianą. I właśnie stąd się wzięło to całe poszukiwanie i kompletowanie tego zestawu. Możesz powiedzieć, ile za wszystko dałeś? Jakbym przeliczył stówki, myślę, że około 650 zł. Obiektyw był nie do zamówienia na oficjalnej stronie firmy, ale znalazłem go na Amazonie brytyjskim, więc przyszedł 4 dni. I przepraszam, kurde, co ja gadam? Mikrofon. Cięcie. Bez cięcia. Za całość dałem jakieś 600. Damy linki na dole do filmów, jak one będą aktualne jeszcze. 600-650 zł. Mikrofon kosztował 80 funtów na Amazonie brytyjskim, ponieważ nie dało się go sprowadzić oficjalnie ze strony producenta. Przyszedł w 3-4 dni, więc to jest naprawdę super sprawa. Ten kosztował, myślę, około 60 dolarów, ale napiszemy konkretnie na dole. Nie, przepraszam. Z przesyłką ze Stanów zapłaciłem 130 dolarów za teleobiektyw, ten 8-krotny i za te wszystkie 3. Gdyby to nie była, że to Polska i leci z jakiejś Arizony, to byłoby 85-90, bo pamiętam, że 40 dolarów dorzucałem za przesyłkę. Doszło w 6 dni. Naprawdę super sprawa, bo co prawda na zamówienie napisali mi, że przyjdzie, jak zamawiałem to 20 czerwca, napisali mi, że przyjdzie między 5 a 15 lipca. Dobra, ale ty nie jesteś zwykłym vlogerem i blogerem, bo ten zestaw jest potrzebny ci do prac i do projektów, które realizujesz w ramach projektu. Znaczy, słuchajcie, ja na co dzień vloguję na troszeczkę innym kanale, ale vloguję to też może dużo powiedziane, zaczynamy vlogowanie, ponieważ mamy taki kanał Podróżnicy, mamy bloga Podróżnicy i prowadzimy taki projekt, który nazywa się Szukając Witkacego i stąd to się wszystko wzięło, słuchajcie, zjechaliśmy Sri Lankę, Australię, teraz dużo podróżujemy szlakiem Witkacego i dla nas bardzo ważna była miniaturyzacja z różnych względów, szczególnie jeśli chodzi o te dalsze wypady, no to jest też tak jak bagaż podręczny. Ja jestem wielkim fanem Luszczanki i bardzo bym chciał robić piękne rzeczy, niemalże hollywoodzkie, ale w podróży jest niestety bardzo liczy się umiejętność pójścia na kompromis. I to daje mi taką możliwość. Poza tym wiesz, jak coś zniszczysz, zgubisz, czy coś takiego, to coś takiego jak ci zginie, to nawet wiesz, zapiaszczy się albo zakurzy. Nie będę płakał po tym, w sensie przez chwilę, ale nie będę czuł się, że o to poszedł 10 tysięcy, tak. Złotych. Jestem przekonany, tak mówiąc już prozaicznie i brutalnie, że osiągam tym lepsze efekty, ponieważ mogę nagrywać więcej, częściej i bardziej spontanicznie. To jest kolejna sprawa bardzo ważna w podróży. Najlepsze nasze filmy, albo inaczej, przybitki, powstają właśnie spontanicznie. Siedzę sobie w knajpie i przechodzi słoń. Zanim ja bym się rozstawił ze sprzętem profesjonalnym, to byłoby tylko wspomnienie po słoniu. A po prostu to jest taki myk rewolwerowski musi być w podróży. Sięgam do kieszeni, bach, bach, jest nagranie, 20 sekund, jest bardzo cenna przebitka. No i niektóre kawałki możesz sobie obrobić później, niektóre od razu wrzucić, prawda, na Facebooka, Instagrama i tak dalej. To jest też bardzo ważne. Cały ten zestaw pozwala mi być podłączonym do telefonu, który jest połączony z internetem. Co w życiu vlogera jest bardzo istotne. Z racji tego, że można od razu sobie to wrzucać na swoje różne profile i się tym po prostu od razu dzielić. Te hakowanie Luszczanki to jest temat na osobnego vloga, ale
To, co jest jeszcze bardzo fajne, to jest to, że korzystanie z tego mikrozestawu zmusza nas do takiej fajnej kreatywności. To wszystko jest możliwe tak naprawdę. To jest tylko kwestia 5 minut dłużej biega się czasem dookoła, żeby znaleźć dobre światło, ustawić ostrość. Ale w tym momencie, kiedy mamy to połączenie mikrofonu, obiektywu rybiego, robienie vlogów jest właściwie żadnym problemem. To jest na tyle małe, że można sobie na nim przekazywać. Myślę o tym, żeby kupić jeszcze jeden, ale muszę poczytać, czy da się dwa na raz odłączyć. Znając Steve'a Jobsa i iPhone'a, to pewnie nie. No więc właśnie, ale jestem przekonany, że ktoś zmyślny o tym myśla. I na pewno są jakieś rozwiązania. Może nie to oficjalnym iOS-ie, ale chociażby skakowanym. Ale to już jest ultra geekowski w tym momencie. No więc kurczę, ja jestem bardzo... Dobra. Spoko. Aha, okej. Chciałem dyskretnie, ja mu dyskretnie pokazałem tak, że kończymy, bo nie wiem jak tam baterie. No, tak, więc... Dobra, no to więcej materiałów będziemy mogli oglądać na podróżnickich. Dzięki za recenzję. Spoko, i to ja dziękuję. Obycie, to ten, chętnie się pobawię, jak będzie okazja tymi zabawkami. Dzięki Kuba, tymczasem. Spoko, siema.